Spójrzmy tutaj na podpunkt A. Zauważcie, że po lewej stronie mamy wzór skróconego mnożenia. To będzie ten wzór, a odjąć b do kwadratu. No i otrzymamy a kwadrat, odjąć 2ab, dodać b kwadrat. Nasze a to x, b wynosi 3, czyli a kwadrat to będzie x do potęgi drugiej. Odjąć 2 razy x razy 3, czyli 6x, dodać 3 do kwadratu to 9. Natomiast po prawej stronie te dwa nawiasy musimy wymnożyć przez siebie, czyli najpierw 2x razy x to 2x kwadrat, 2x razy minus 3 to minus 6x, minus 1 razy x to minus x i minus 1 razy minus 3 to będzie 3. W kolejnym kroku zredukujmy wyrazy podobne po stronie prawej, czyli x kwadrat odjąć 6x plus 9, równa się 2x kwadrat, minus 6 odjąć 1 to minus 7x, no i plus 3, a następnie wszystkie wyrazy z prawej strony przeniesiemy na stronę lewą, no i zredukujemy wyrazy podobne. Czyli mamy odjąć 2x kwadrat plus 7x, odjąć 3 równa się 0. X kwadrat mamy w dwóch miejscach, czyli 1 odjąć 2 to minus 1, czyli minus x kwadrat, tu mamy x, minus 6x plus 7 to 1x, czyli x, no i 9 odjąć 3 to będzie 6, równa się 0. No i gdy mamy równanie już w takiej postaci, no to możemy wyznaczyć deltę, czyli a to minus 1, b wynosi 1, a c jest równe 6. Delta to b kwadrat odjąć 4 razy a razy c, czyli 1 do kwadratu to 1, odjąć 4 razy minus 1 razy 6, czyli mamy 1, dodać 24, czyli delta wynosi 25. Obliczmy pierwiastek z delty, może po kolei zapiszmy. Pierwiastek z 25 jest równy 5, no i skoro delta jest dodatnia, no to wiemy, że mamy dwa rozwiązania. Minus b odjąć pierwiastek z delty przez 2a oraz minus b dodać pierwiastek z delty przez 2a. Pierwsze zatem to minus b, czyli minus 1, odjąć 5, 2 razy a to 2 razy minus 1, czyli minus 2, minus 6 przez minus 2 to będzie 3, natomiast tutaj mamy minus 1 plus 5 przez minus 2, czyli 4 przez minus 2 da nam minus 2 i to będą dwa rozwiązania tego równania. Podobnie w podpunkcie B. Także musimy zacząć od wykonania mnożenia tych dwóch nawiasów przez siebie. Czyli lewą stronę przepiszmy, czyli x razy 3x to 3x kwadrat, x razy minus 4 to minus 4x, 2 razy 3x to 6x, 2 razy minus 4 to minus 8. W kolejnym kroku redukujemy te dwa wyrazy, czyli 3x kwadrat minus 4 plus 6 to 2, czyli plus 2x odjąć 8, no i wyrazy z prawej strony przenosimy na stronę lewą, pamiętając o zmianie znaków. Odjąć 3x kwadrat, odjąć 2x plus 8 równa się 0. Redukujemy wyrazy podobne, czyli 1 odjąć 3 to minus 2, 4 odjąć 2 to 2, no i 4 plus 8 to będzie 12, równa się 0. Możemy wyznaczać deltę, czyli a to minus 2, b wynosi 2ac 12, delta to b kwadrat odjąć 4ac. Tutaj wzory mamy już zapisane. 2 do kwadratu to 4. Odjąć 4 razy minus 2 i razy 12. Czyli 4 dodać 4 razy 2 razy 12 to 8 razy 12, czyli 96. Czyli delta wynosi 100. Skoro delta jest większa od zera, to wyznaczmy pierwiastek z delty, który jest równy 10. No i wiemy, że mamy dwa rozwiązania. Tutaj mamy wzory. Pierwsze to minus b, czyli troszkę wyżej spójrzmy, czyli minus 2, odjąć pierwiastek z delty,
2 razy a to 2 razy minus 2, czyli minus 4. Mamy minus 12 przez minus 4, czyli 3. Natomiast drugie rozwiązanie wygląda w ten sposób, czyli mamy 8 przez minus 4, czyli minus 2. W podpunkcie C zauważmy, że tutaj mamy nawias z dwóch powodów. Po pierwsze, cały ten nawias, czyli wszystkie te wyrazy musimy sobie podnieść do kwadratu, ale tutaj przed nawiasem mamy jeszcze minus, a minus zmienia nam znaki na przeciwne. Tak więc tego nawiasu możemy się pozbyć dopiero wówczas, gdy najpierw wykonamy potęgowanie, czyli podniesiemy to sobie do kwadratu, a następnie pomnożymy wszystko przez minus 1, czy też zmienimy znaki. Czyli na razie zapiszmy tak. 9x kwadrat, najpierw potęgowanie, czyli ten minus przepiszę, a więc nawias jeszcze muszę zostawić. Tutaj mamy wzór skróconego mnożenia, który Wam tutaj zapiszę, czyli a kwadrat, odjąć 2ab, dodać b kwadrat, czyli 2x do kwadratu to 4x kwadrat, odjąć 2 razy 2x razy 1, czyli 4x, plus 1 do kwadratu, czyli 1, równa się 0 i dopiero teraz możemy opuścić nawias, gdy zmienimy znaki tych wyrazów w nawiasie. Czyli mamy odjąć 4x kwadrat plus 4x, odjąć 1 równa się 0. 9x kwadrat odjąć 4x kwadrat to 5x kwadrat plus 4x odjąć 1. No i teraz obliczymy deltę, czyli a to 5, b 4, a c minus 1. Delta to b kwadrat odjąć 4 razy a razy c, czyli 4 do kwadratu 16. Odjąć 4 razy 5 razy minus 1, czyli mamy tutaj 16, dodać 20, czyli delta wynosi 36. Gdy delta jest dodatnia, to obliczmy pierwiastek z delty. No i wiemy, że mamy dwa rozwiązania. Pierwsze z takiego wzoru, a drugie z takiego. No to liczymy. Pierwsze rozwiązanie minus b to minus 4, odjąć 6, 2 razy a, czyli 2 razy 5 to 10, czyli mamy minus 10 przez 10, czyli minus 1, a drugie to minus 4 plus 6 przez 10, czyli mamy 2 dziesiąte, czyli 1 piątą. Czyli to równanie posiada dwa takie rozwiązania. No i jeszcze podpunkt ostatni. Tutaj mamy wzór skróconego mnożenia. Jest to dokładnie ten sam wzór, który mamy tutaj. Czyli lewą stronę przepiszmy. A tu mamy tak, 1 do kwadratu to 1. Odjąć 2 razy 1 razy x to 2x. No i dodać x kwadrat. Wyrazy z prawej strony przenosimy na lewą. Oczywiście znaki zmieniamy. Po prawej wówczas mamy 0. Redukujemy wyrazy podobne, czyli 4 odjąć 1 to 3, dodać 2x, no i odjąć 1 równa się 0. Możemy wyznaczać deltę, czyli a wynosi 3, b 2, a c minus 1. Delta to b kwadrat odjąć 4ac, czyli 2 do kwadratu 4, odjąć 4 razy 3 razy minus 1, czyli mamy 4. Dodać 12, zatem delta jest równa 16. No i musimy jeszcze obliczyć pierwiastek z delty. To pierwiastek z 16, czyli 4. Skoro delta jest dodatnia, mamy dwa rozwiązania. Pierwsze to minus b, czyli minus 2, odjąć 4 przez 2 razy 3, czyli 6, czyli mamy minus 6 szóstych, czyli minus 1, a drugie to minus 2 plus 4 przez 6, czyli 2 szóste, czyli 1 trzecią.